Debatę życia codziennego zdominował temat koronawirusa. Światowa pandemia choroby ma wpływ również na miasto Suwałki. Od początku władze miasta wdrażają wszelkie zalecenia związane z izolacją społeczeństwa. W Suwałkach jest ponad 400 osób w kwarantannie. Nie ma żadnych zachorowań, a dotychczas pobranych ponad 70 próbek do badań dało wyniki ujemne. Stąd nasze apele, stąd nasze prośby, żeby ograniczyć do minimum kontakty, nie przebywać w większych skupiskach ludzkich. Wiemy, że wszystko mamy w zasadzie wyłączone z funkcjonowania. Jest to stan anormalny. Nie funkcjonują placówki oświatowe, żłobki, nie funkcjonują instytucje kultury, nie funkcjonuje ośrodek sportu i rekreacji. W zasadzie miasto prowadzi działalność skierowano tylko do zaspokajania podstawowych usług na rzecz mieszkańców. Szczególny apel kierujemy do osób starszych. To wy jesteście najbardziej narażeni na zakażenie nową chorobą. Nie wychodźcie z domów. Są organizacje i osoby, które pomogą przetrwać wam ten trudny czas. Mamy tutaj daleko idącą pomoc. Wspierają nas w tej pomocy wolontariusze. Wszystkie telefony są udostępnione na stronach internetowych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i bardzo wiele organizacji przyłączyło się do niesienia pomocy. Jest akcja roznoszenia w tej chwili maseczek ochronnych dla wszystkich seniorów. Postanowiliśmy, że zakupimy te maseczki dla wszystkich seniorów, to jest 14 tysięcy i każdy senior, nie wychodząc z domu, w swojej skrzynce pocztowej otrzyma tą maseczkę. Wraz z maseczką dostarczona zostanie ulotka, w której znajdują się ważne telefony oraz informacje związane z koronawirusem. Chciałbym serdecznie prosić Państwa o to, żebyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za ten stan, który jest. Wiemy, że musimy zrobić wszystko, żeby zahamować rozwój tej choroby. Tak jak mówiłem, dotychczas w Suwałkach to udaje się, ale to dzięki postawie zaangażowanej bardzo wielu osób i instytucji. W związku z rozwijającą się pandemią związaną z wirusem COVID-19, popularnie zwanym koronawirusem, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, postanowił przygotować pakiet wsparcia suwalskich przedsiębiorców. Dzięki propozycjom, które znalazły się w pakiecie, w trudnym dla przedsiębiorców okresie stanu epidemicznego będą oni mogli skorzystać z odroczenia lub rozłożenia na raty płatności na rzecz miasta Suwałki i niektórych suwalskich spółek komunalnych. Chcemy chronić każde miejsce pracy w Suwałkach. Chcemy, ażeby właśnie na ten trudny okres miasto też było miastem aktywnym. I również wszystkie instytucje, wszystkie spółki miejskie. Pakiet wsparcia suwalskich przedsiębiorców zakłada ulgi w podatku od nieruchomości za opłatę transportową i odpady komunalne. Ulgę za opłatę użytkowania wieczystego, ale również za opłaty na rzecz spółek ZBM TBS, PGK, a także za wodę, ścieki i ciepło miejskie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i wielkość tej ulgi będzie zależała od tego, w jaki sposób nasi przedsiębiorcy utracili przychody. Jeżeli będzie znaczny ubytek przychodów, to również i skala tej ulgi w opłacie czynszu będzie wyższa. Wszystkie szczegóły, wnioski do pobrania, numery telefonów można znaleźć na stronie internetowej www.um.suwalki.pl w dziale dla przedsiębiorców. W Suwałkach mamy gospodarkę składającą się z dużych firm, które zatrudniają 800, 1000 i 1300 pracowników. I zróbmy wszystko, żeby te miejsca pracy pozostały w naszym mieście. Jeżeli dojdzie do załamania, to wtedy my odczujemy wszyscy skutki właśnie tego kryzysu gospodarczego. Dlatego też bądźmy solidarni, bądźmy odpowiedzialni i wspierajmy jeden drugiego, każdy na swój sposób. Jeżeli mamy takie możliwości, to tak należy czynić. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza nie pozostanie bez wpływu na finanse miasta Suwałki. Wstępny rachunek ubytku dochodów budżetowych miasta wyniesie nawet 26 milionów złotych. Ta sytuacja
wynika z faktu chociażby, że będziemy stosowali ulgi dla naszych przedsiębiorców. Liczymy się również ze zmniejszeniem zatrudnienia, z wzrostem bezrobocia, a jak będzie wzrost bezrobocia, także mniejsze będą wpływy podatkowe, chociażby z podatku osobistego, podatku dochodowego. Dlatego też prezydent Suwałk w porozumieniu z radnymi Rady Miejskiej postanowił wdrożyć pierwsze działania oszczędnościowe. To między innymi brak podwyżek dla pracowników miejskich jednostek oraz rezygnacja z inwestycji. Nie będziemy budowali chociażby drogi serwisowej łączącej ulicę Bakałażewską z ulicą Filipowską. Nie będzie dobudowane miejsce parkingowe przy ulicy Szpitalnej. Zrezygnowaliśmy z modernizacji szkoły podstawowej numer 9. Również w grę wchodzi odnowienie elewacji Suwalskiego Ratusza. Jak również remont elewacji pierwszego liceum ogólnokształcącego, a także zaplecza szatniowego na basenie w szkole podstawowej numer 10. Cofnięte zostają również dotacje na remonty zabytków. W przypadku zaistnienia prawnych możliwości zatrzymane zostaną inwestycje budżetu obywatelskiego. Ponadto opracowywany jest pakiet działań oszczędnościowych, przede wszystkim w funkcjonowaniu jednostek miejskich i instytucji kultury, które praktycznie zamknęły swoją działalność. Chciałbym prosić i apelować do wszystkich Państwa, żebyśmy czynili wszystko, żeby z tej tragicznej sytuacji, tak to mogę określić, wyszli z jak najbardziej obronną ręką, jak najmniej poturbowani, bo rzeczywiście sytuacja jest szczególna. Ja w swojej historii, w swoim życiu nie miałem takiego stanu, w którym się znajduję dzisiaj. I pomimo naszych wysiłków, naszej pracy codziennej, naszej współpracy z jednostkami, które zwalczają epidemię, wiemy, że nie wszystko od nas zależy, ale na pewno od mieszkańców zależy bardzo dużo. Przede wszystkim musimy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi ludźmi. Tylko w ten sposób ten wirus, tą zarazę, jak niektórzy określają, możemy pokonać.